kolejnych ja nie oglądam. Dobra, gdzie narzekaj, tak. Tak podaje za amerykańskim wywiadem dziennik Daily Mail. Lokalne lotniska. Dwa jasna, zobacz, co robi. Tempie najnowszymi myśliwcami. Putin według hipotetycznych planów, jakie przedstawił dziennik Bild, planuje zająć nawet 2/3 terytorium Ukrainy. Jak się, natomiast rosyjska państwowa telewizja ilustruje, jak wyglądałby atak Rosji na Polskę. Kochani, Czarnobyl. Pytanie więc, kolejny odcinek. Czy Polska na ewentualną wojnę jest gotowa? No co jest. By nas spotkało, gdyby faktycznie do takiego konfliktu doszło? Co z polską tarczą antyrakietową? Powołanie na Polska. W ogóle jest taka fakt, czy jest szansa na to, no, że konflikt się unormuje? Dziś postaram wam się udzielić odpowiedzi na te wszystkie pytania. Także zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, jeśli interesują was najnowsze wydarzenia ze świata. Nie, nie interesuje mnie, wypierdalaj! Wydarzeń na Ukrainie, ale także ogólnie na wschodzie, a dodatkowo doceniacie to, co dla was robię, no, to zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie regularnie publikuję najciekawsze i najważniejsze informacje. Jest to też dla mnie kluczowy element komunikacji z wami, dlatego link macie w pierwszej części opisu i mój nick wyświetla wam się na ekranie. Jeśli lubicie natomiast rozgrywki towarzyskie, to chciałbym polecić wam na święta moją autorską grę planszową, czyli Globalista, która zbiera od was bardzo dobre opinie. Możecie ją znaleźć na moim sklepie globalista.pl. Można w nią grać od 2 do nawet 6 osób, walcząc o dominację nad światem, korzystając z dostępnych elementów strategii oraz wojsk. Przeprowadzicie więc wasze własne symulacje wojny, a od niedawna dodałem też drewniane pionki, więc będzie się grało jeszcze przyjemniej. Mam też dla was nowość na sklepie, a konkretnie mapy polskich miast. Każda mapa włożona jest w drewnianą, elegancką ramę, więc idealnie nada się dla koneserów sztuki. Dziękuję wam przede wszystkim za to, że mój kanał jest tak chętnie przez was wybierany i darzycie moją pracę zaufanie. W końcu łącznie na wszystkich moich materiałach na temat sytuacji na wschodzie udało się zgromadzić ponad 4 miliony wyświetleń, co powoduje, że jest to najwyższy wynik na polskim YouTube, jeżeli chodzi o ten temat. Więc jeszcze raz serdecznie wam za to dziękuję, bo mega mnie motywuje do tworzenia dla was jeszcze lepszych publikacji. 500 000 subskrypcji jest już w naszym zasięgu, a potem spróbujemy sięgnąć do 1 000 000. Dzięki za chwilę uwagi, a teraz przejdźmy już do materiału. Nasz kraj ze względu na swoją geografię ma jeden bardzo poważny problem. Ciężko nam o niezawodne fortyfikacje oraz bariery, na przykład w postaci gór. Bowiem te towarzyszą nam tylko od południa i nijak chronią nas przed największymi obecnie agresorami, czyli Rosją i Białorusią. Jednak ze względu na wydarzenia w historii, tak prezentuje się mapa polskich fortyfikacji, które powstały jeszcze w zeszłym wieku. Dziś wygląda ona nieco inaczej, ale w dalszym ciągu skupia się na północnym wschodzie, ponieważ jest to najbardziej newralgiczny punkt na mapie Polski. To właśnie stąd mogłaby uderzyć Rosja, wdzierając się od Kaliningradu oraz Białorusi. Pytanie w tym momencie pojawia się takie, jak Władimir Putin ocenia możliwości przedarcia się przez nasze zabezpieczenia. W 2014 roku według niemieckiego dziennika Suchen Deutsche Zeitung Putin miał powiedzieć do byłego prezydenta Ukrainy, że jakby tylko chciał, to w Warszawie byłby w 2 dni. Oczywiście od tamtego czasu sporo się zmieniło. Jednak według przecieków, których nie sposób jednostronnie zweryfikować, ponieważ polskie władze stanowczo im zaprzeczają, a media mówią co innego, są to ćwiczenia wojskowe Zima 20 z 2021 roku. Według nieoficjalnych informacji zakończyły się one totalnym fiaskiem naszej armii, która w symulacji miała zostać pokonana już nawet w 5 dni. Natomiast straty były na poziomie około 60, w porywach do 80%. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak stwierdził, że mamy do czynienia z manipulacją i fake newsami. Pytanie tylko, kto faktycznie rozwinął się tutaj sprawą. Być może, żeby lepiej ocenić faktycznie, jakie mamy zdolności obronne w przypadku konfrontacji z Rosją, spójrzmy na liczby. Obecnie pod największym naciskiem ze strony Białorusi i Rosji znajduje się Ukraina, państwa bałtyckie, no i oczywiście Polska. Nasze łączne roczne wydatki na obronność wynoszą 22,3 miliarda dolarów. Natomiast Rosja wydaje 69,2 miliarda dolarów, czyli z roku na rok to... O kurde, zalewa. Każdego roku w Polsce transportem lotniczym przewozi się blisko 30 tysięcy ton przesyłek pocztowych kurierskich. Liczba ta stale rośnie. Znaczna ich część transportowana jest na pokładach pasażerskich statków powietrznych. Dlatego tak ważne jest, aby ściśle przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych z ich prawidłowym pakowaniem na dalszy.
kurierskiej. W razie wątpliwości skontaktuj się z wybranym operatorem pocztowym lub firmą kurierską i zapoznaj się z ogólnymi warunkami przewozu. Pamiętaj, bezpieczny transport przesyłki pocztowej lub kurierskiej zaczyna się w Twoim domu. Ten kurwa na jego posłuchaj, myślę, że jebany tam. Spierdolę, idioto, jak się jebany. Wrażnie. Teoretycznie dysproporcja trzykrotnie się zwiększa. Aczkolwiek to nie do końca tak jest, ponieważ w przypadku rosyjskiej armii dużo więcej pieniędzy idzie na wynagrodzenia. No wiadomo, że tak. Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW, Seaty, Skody. Porsche, Lamborghini. Lamborghini! Armii, ale ten temat lepiej rozwijam w odcinkach, jak silna jest Rosja i Białoruś i Armia Europejska. W wolnej chwili polecam wam obejrzeć. Aczkolwiek wracając do tematu, obecnie nie jesteśmy gotowi do samodzielnej obrony Polski bez wsparcia NATO, na co może też wskazywać kolejna analiza ekspercka. W marcu tego roku szwedzka agencja FOI stworzyła grę wojenną, aby ocenić równowagę militarną sił NATO i ich partnerów, w tym także Szwecji w stosunku do Rosji. Jeśli zabraknie czasu na przygotowanie obrony Zachodu, Rosja będzie miała wyraźną przewagę w bezpośrednim sąsiedztwie Szwecji. Zwłaszcza na lądzie. Dominacja Rosjan może potrwać co najmniej kilka miesięcy, zajmując jednocześnie prawie całą Polskę do czasu przemieszczenia przez USA większych sił lądowych. Właśnie tak uważa główny autor raportu, Christopher Bali. Rzecz w tym, że NATO jest rozbite zarówno pod względem poglądów na otaczający świat, interesów, jak i odległości pomiędzy członkami są na tyle znaczne, że na prawdziwą odsiecz, jeśli ta faktycznie by nadeszła, przyszłoby nam czekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Albo nawet nigdy. Aczkolwiek potajemnie transportowany jest na Warmię i Podlasie potrzebny na to sprzęt. Aleksandr Łukaszenka nakazał nawet Ministerstwu Obrony, KGB i Wojskom Granicznym kontrolować ruchy wojsk NATO i Polski przy granicy z Białorusią. Gdyby sytuacja ta nie była poważna, polski rząd nie podjąłby się planu dynamicznej rozbudowy armii, która ma niedługo liczyć 2,5-krotnie więcej aktywnego personelu niż dotychczas. Koszt tego przedsięwzięcia ma być ogromny. Mówimy w końcu o 140 miliardach złotych, czyli kwocie niemal 3,5-krotnie wyższej niż roczne wydatki związane z 500+. Cały ten plan został ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego, a jego realizacja jest kwestią prawdopodobnie około 100 miliardów. No ale jak oni wywiązali armię 3 razy więcej? Kto mówi? No ale jest jakieś świszczenie. No, po prostu on tylko był Stęka i koniec, nie Kaczyński, tylko nie i... No, ważność odstraszenia.